Oprócz książki tradycyjnej, Legionowska Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ma już w swoich zbiorach audiobooki, teatralne i filmowe adaptacje literatury pięknej, a od początku tego roku także i książki online. Z platformy e-book Libra Legionowska Książnica wykupiła bowiem dostęp do 579 pozycji, a kilkadziesiąt kolejnych otrzymała bezpłatnie. W czasach takiego pośpiechu wręcz, kiedy jesteśmy bardzo zaabsorbowani, kiedy tego czasu nam ciągle brakuje, niezależnie od wieku, możliwość skorzystania z książki elektronicznej, z książki online, bez wychodzenia z domu i w dodatku możliwość skorzystania z niej no, w jakimś czasie, kiedy w kolejce choćby stoimy, jedziemy do pracy, jest ogromnym plusem. Bo elektroniczną książkę można czytać nie tylko na komputerze czy laptopie, ale też na tablecie, smartfonie lub zwykłym telefonie komórkowym. Warunkiem jest tylko podłączenie do internetu. Platforma e-book Libra jest częścią wydawnictwa naukowego PWN, tak więc katalog udostępniany bibliotekom to głównie pozycje naukowe, ale oczywiście nie tylko. W tej chwili kupiliśmy wszystkie dostępne pozycje z beletrystyki. Mamy bardzo dużo poradników, które już widzimy, że cieszą się dużym powodzeniem. Mamy oczywiście książkę akademicką, podręczniki, książkę naukową, bo od tego PWN przecież wyszedł. W środę w czytelni internetowej Legionowskiej Biblioteki zorganizowano konferencję prasową. Każdy z dziennikarzy otrzymał dwutygodniowy dostęp do zbiorów pozyskanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Legionowie oraz pod okiem przedstawiciela PWN mógł poznać wszystkie możliwości platformy. Okazuje się bowiem, że e-book Libra to coś więcej niż tylko internetowa wypożyczalnia elektronicznych książek. Z książek można korzystać przez wyłącznie czytanie lub po prostu wprowadzanie różnych zmian, notowanie własnych notatek w książce, zaznaczanie fragmentów, czyli coś, co pozwala, funkcje, które pozwalają po prostu pracować z książką. Nie można jej tylko drukować. Taka opcja jest możliwa dopiero wtedy, kiedy książka zostanie kupiona bezpośrednio z platformy e-book Libra. Dodatkową korzyścią z posiadania elektronicznej publikacji na własność jest także to, że można z niej korzystać także w trybie offline. Praca z książką zarówno offline, jak i online jest niezwykle prosta i intuicyjna. Tworzyliśmy to w ten sposób, żeby stało się to bardzo intuicyjnym i prostym narzędziem, a nie skomplikowanym, który no, byłby dla może niektórych osób po prostu zbyt skomplikowany, żeby mogły z tego korzystać. Zalet książki online jest więc sporo. Jednak zdaniem specjalistów jeszcze długo nie powinna ona wyprzeć książki tradycyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku bibliotek to jest właśnie ich przyszłość. To jest nieuniknione. Im szybciej biblioteki publiczne to zrozumieją, a tak jak mówię, no ważna jest tu decyzja organizatora, bo on finansuje tę bibliotekę i on powinien myśleć o jej rozwoju. No jeżeli ona nie będzie wchodziła w te nowe źródła, no to po pewnym czasie co? Stanie się takim magazynem starych, że tak powiem, książek. Dlatego bardzo wiele tych bibliotek właśnie publicznych wchodzi w tego e-booka. Aby uzyskać dostęp do książek, które z tej platformy pozyskała Legionowska Biblioteka, wystarczy przyjść do jej głównej siedziby lub którejś z filii, zostać jej czytelnikiem, a później otrzymać kod PIN do zdalnego logowania. Można być oczywiście zarejestrowanym w więcej niż jednej bibliotece i w ten sposób otrzymać dostęp również i do jej zbiorów elektronicznych.